Który transfer lub plotka transferowa ostatnio najbardziej Was zaskoczyła? Może i przerwa dla graczy trwa w najlepsze, ale z pewnością nie możemy narzekać na nudę. Cały czas dochodzą do nas nowe informacje w kwestii potencjalnych transferów z udziałem polskich graczy. Najpierw dostaliśmy Stanksa w formacji G2, który swoją drogą wczoraj obchodził swoje 31 urodziny. A potem dosłownie puścił się taki sznur informacyjny na temat innych naszych zawodników. 4 lipca Monte wrzuciło u siebie na Twitterze coś takiego z podpisem jutro. Każdy wie, że chodzi tutaj o ich odświeżoną formację. W składzie miałoby się znaleźć 2 Polaków. Niestety wczoraj Monte jeszcze nic nie ogłosiło, więc prawdopodobnie na drodze do finalizacji musieli napotkać jeszcze jakieś problemy. Liker Harumi dał pierwszą wskazówkę, że nasz polski snajper Hades dołączy do organizacji Monte, a Voro2k przejdzie na pozycję Riflera. Nic takiego się nie wydarzyło i dosłownie kilka chwil później Monte poinformowało, że żegnają się z Voro2k'em i właśnie dzięki temu zwolniło się miejsce dla Olka. Krasnal zdążył się pożegnać z byłym teammate'em i szczerze jestem ciekaw, co dalej z nim będzie. Informacje są różne. Harumi, który w ostatnich przeciekach kompletnie się nie popisał, stwierdził, że do Monte dołączą Kwemi K w miejsce Hadziego i Krasnala. Z drugiej strony nasze polskie źródła twierdzą, że do organizacji na pewno dołączy Hades, ale nic nie słyszeli o Keju. Niepewna cały czas wydaje się przyszłość Krasnala. W momencie jak tworzymy ten materiał, nic jeszcze nie jest przesądzone. Jak na razie mówi się, że Monte ma wyglądać następująco. Styko, Demku, Kwem, K oraz Hades. Ile w tym prawdy? Dowiemy się wkrótce, bo w teorii na przykład Kwema testowało jeszcze Favbet. Choć dzisiaj Władysław Gromow poinformował, że jest to raczej mało prawdopodobne. To oczywiście nie wszystko. 2 dni temu przed 22 pierwszy raz pojawiła się taka bardziej wiarygodna informacja, że nasz polski snajper Ultimate, który do niedawna grał jeszcze dla drużyny Illuminar, ma podobno dołączyć do Liquid. Taki przeciek podał dalej Leaker Overdrive. Niewiele później informacja o tym wylądowała w witrynie HLTV. Podobno kilka ich sprawdzonych źródeł podało im tego newsa z dużym przekonaniem. Tym samym 20-letni Ultimate prawdopodobnie wejdzie w puste miejsce po KDN-ie. Szczerze myślałem, że po transferze Snaksa do G2 już nic więcej w najbliższym czasie mnie nie zaskoczy. Ale to chyba jeszcze większe zaskoczenie. Roland już od gry Vago pokazywał się z naprawdę dobrej strony. Ostatni rating z 3 miesięcy 1.17 też wiele o nim mówi. Choć wiadomo, nie grał ostatnio na najlepsze drużyny na świecie. Jestem ciekaw w sumie, jak sobie poradzi na tym jeszcze wyższym poziomie. HLTV przedstawiło też ludziom, skąd pochodzi Ultimate, bo wielu nigdy nawet o nim nie słyszało, zwłaszcza z zagranicy. Roland to wychowanek Pasha Gaming Camp. To tam tak na dobre zaczęła się jego esportowa przygoda. O to też m.in. Jarkowi w tym projekcie chodziło. Żeby po czasie mógł oglądać tych graczy w największych organizacjach. Powoli zaczyna się to spełniać. Jak napisał Jarek, brak mi słów, życzę temu dzieciakowi wszystkiego co najlepsze. Pasha zdradził jeszcze ciekawą historię a propos Ultimate'a. Kiedy skład Pasha Gaming Camp grał w PL, organizatorzy poprosili Jarka o pilny kontakt. Usłyszał od nich, że jest duże prawdopodobieństwo, iż jeden z jego graczy cheatuje. Chodziło tutaj właśnie o Ultimate'a. Powiedziano mu, że dla jego dobra jak i ligi powinien nie brać już udziału w rozgrywkach. Pasha chciał dowodów i je otrzymał. Po ich obejrzeniu stwierdził, żeby nie zawracali mu więcej głowy. Jarek przyznał, że nie jeden CEO pewnie w takiej sytuacji by zmiękł i zniszczył młodemu graczowi karierę. Zagraniczni komentatorzy, analitycy i tak dalej nie są przekonani do tego transferu Liquid i po części to też rozumiem, bo nie siedzą tak głęboko w polskiej scenie i sam gracz wciąż za wielkiego doświadczenia nie ma. Ale jeżeli ktoś oglądał spotkania z jego udziałem, to wie, że ten transfer może im się opłacić. Furlan broni swojego byłego teammate'a z drużyny, twierdząc jedynie: nie martw się o niego, zaufaj. O wszystkim na bieżąco oczywiście informujemy na naszym Discordzie. Link w opisie i komentarzu. Witajcie na CSGO Skins, czyli stronie ze skinami, która jest już na rynku od 2015 roku. Oczywiście standardowo możemy na niej otwierać skrzynki, bić się z innymi na case battle, a jeśli jakiś skin nam się nie spodoba, to łatwo możemy wymienić go w exchangerze. Wypatrujcie również różnych eventów i nie zapomnijcie o darmowym daily case'ie. Metody płatności to przelewy, blik, nasze skiny czy nawet przez SMS-a. Używając naszego kodu PIKI dostaniecie 2,50 i 10% bonusu do ładowania. Pamiętajcie, że strona przeznaczona jest tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Zapraszamy do wypróbowania CSGO Skins. Poznaliśmy nieco więcej szczegółów, jak to wszystko będzie wyglądać wewnątrz składu G2. Malps rozmawiał ostatnio z Darth Mike'iem i wiemy już, że ten star player będzie mieć inne zadania niż te w poprzedniej organizacji M80. Najbardziej zmieni się u niego strona CT. To on będzie kotwicą, a nie Hunter. Zatem G2 zdecydowało się nie wstawiać go do pozycji typowych dla star playera. Gwatemalczyk przyznał, że najtrudniejszą częścią przejścia do G2 jest zdobycie wprawy w nowych rolach, bo ostatni raz na pozycjach kotwicy grywał w Team One ponad rok temu. Taz był szczery w kwestii jego nowych założeń na mapie i nie
nie miał nic przeciwko temu. Nie jestem zbytnio do tego przekonany, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Wakacje dla graczy G2 dobiegły końca. Obecnie będą szykować się już na bootcamp, gdzie z dwoma nowymi zawodnikami, Snaxem i Malpsem, będą przygotowywać się na eSports World Cup 2024 i właśnie a propos tego turnieju to zacznie się on 17 lipca, a G2 swój pierwszy mecz zagra z Demon Goals o godzinie 20. To właśnie wtedy nastąpi debiut Snaxa w nowych barwach. Łatwo nie będzie. Demon Goals ostatnio grało naprawdę dobrego CS-a, czego wynikiem jest 11 miejsce w rankingu HLTV. Między innymi w Europie rozpoczęła się już walka o nieoficjalne Mistrzostwa Świata w CS-ie organizowane przez ESF. W zachodnich kwalifikacjach, gdzie nie ma polskiej drużyny, Austria ma już bilans 2-0, tak samo zresztą jak Węgry, Niemcy czy Francuzi. Przypomnijmy jeszcze raz składy tych narodowości. W Austrii mamy przykładowo Senseja, który grał w Big Academy. Niemcy reprezentuje cały skład Alternate Attacks, Węgry mają drużynę z graczy Pera czy też Akademii Natus Vincere. No i Francja, tak jak informowaliśmy kilka materiałów wstecz, to cała formacja 3D Max. Z zaskoczenia? Przede wszystkim porażka Danii z Irlandią. Liczyłem też na nieco większą walkę z Węgrami po stronie Słowaków, w której mamy Styko, Matysa czy też trójkę graczy z Team Sampi. Wschodnie kwalifikacje, gdzie gra nasza reprezentacja, też rozpoczyna się dzisiaj. Polska o 19 zagra z Izraelem, a potem z Czarnogórą. W pierwszym meczu łatwo nie będzie, ale w drugim spotkaniu 21 powinniśmy już sobie na spokojnie poradzić. Flopiemu, czyli zawodnikowi Complexity, trochę się nudziło w tej przerwie dla graczy i z tego też względu postanowił trochę potestować działanie CSA 2 w porównaniu do CSGO. W tej nowej wersji mamy sporo opóźnienie z animacją headshota i upadkiem ciała. Floppy stwierdził, że to może być kwestia Saptika. Dodał, że internet był stabilny i ping również miał dobry. Osobiście też czasami mam takie wrażenie, że to wszystko jest jakieś takie opóźnione i jak widać jest w tym coś na rzeczy. ZTR, czyli były już zawodnik Met eSport, został nowym prowadzącym Gamer Legion po tym jak formację opuścił Snax. Ten transfer kończy tym samym przebudowę, która trwała w tej drużynie od kwietnia. Ash, czyli trener Gamer Legion, stwierdził, że ich nowy prowadzący ma styl gry, który jest bardzo podobny do tego, co robił Siuchy. Ma jasny pomysł na to, co robić i pasuje do zawodników, których mają teraz w składzie. Pewnie nie zdziwię was, jak powiem, że Fnatic szuka zastępstwa za Afro, który jak wiemy nie dojeżdża indywidualnie jako snajper. Dlatego też wielu sądziło, że idealnym kandydatem w jego miejsce byłby Hades. Jak na razie nie wiemy, kto mógłby go potencjalnie zastąpić. Obecnie formacja Cloud9 gra swoje treningi z Intersem i iSim w składzie. Heavy God obecnie znajduje się na wakacjach, dlatego jeszcze z nim nie trenuje, ale pewnie niedługo się to zmieni. Czyżbyśmy zatem wreszcie dostali nowy skład od organizacji Cloud9? Wiele na to wskazuje. Organizacja 500 otwiera drugą formację w swojej organizacji i ma się ona składać z polskich zawodników. W tej chwili wiemy jedynie, że będziemy mieli tam Graszoga. Później dowiedzieliśmy się jeszcze, jacy gracze są obecnie testowani. Zan, Nest, Jaime, a także Nextime. Ostatnio Zan przestał być częścią drużyny Project G, stąd też nie dziwi jego obecność wśród potencjalnych kandydatów drużyny 500 Rush. W ich głównym składzie Graszoga zastąpi Spellan. Oficjalnie potwierdziło się to, o czym mówiono od jakiegoś czasu. NRG podpisało amerykańskiego prowadzącego Nitro jako ich nowego zawodnika. A to oznacza, że ze składem pożegnał się Walko. Ich formację macie w tej chwili na ekranie. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie na CSGO Skins, tym samym wspieracie ten kanał. Standardowo wbijacie na Discorda oraz postawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.